Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z 52. W dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie do Adasia, zabraliśmy nowy nabytek oczywiście, ale w dzisiejszym odcinku też poczekamy, aż tam przyjedzie tutaj chłopok, przyjedzie po nowy nabytek, my sobie tutaj dźwięku ogarniamy, bo na ostatnim odcinku Czekaj, to ja sobie tutaj zwiększę grajna może troszkę, o! Z odcinku, koledzy zamierzą tam troszkę tak maszynki były za głosem i myślę, że w tym odcinku będzie wszystko w porządku i tak dalej, i tak dalej. Czekamy na chłopaka, przyjedziemy tutaj kanka z mlekiem, będziemy pojrzeć. Ogólnie dosyć fajnie tutaj to wygląda, patrz to. Nie wiem, to jest jakoś łobora, czy co? Idę zobaczyć, ja to wam pokażę. To coś musi być, jak wiem, krowy muszą tu być. O! Zobaczcie, jaka fajna łobora w ogóle. W ogóle, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Gdzie to jest wyjazdko? Zobaczcie. To fajnie to jest zrobione. Tutaj wybieg chyba jest. Coś kłotego, jakby zrobiony. Jest silos ładny. Ja tu serię chyba robię. Normalnie. Gospodarstwo eleganckie tu jest. Zoba. Tu wiata na kombajn, zoba. O Jezu. Z boku jeszcze są te jaskie. Takie te, jakby supy były ogólnie. Dziełun tutaj. Jedzie jakimś pachlokim. Czekaj tak. Do góry wejść. Nie do rady. Niech je schową tu na górę. Czekaj, to dobra, ja się łodziczą i będziemy słuchać popoków. Drinka może ta jedną się zwyczaj. Dobra, jedziemy, nie ma nikogo na podwórzu, to mu podryftujemy trochę. O, ale przygazuwa, co? Zbychu niezadowolony już na pewno idzie. Zbycha nie ma, nie widać go. Ale takiego drifta mu zawaliłem na podwórku, że chłop szoku by był. Taki piękny paszowóz ma. Ty nie pojebało cię sami? Zbychu, dzień dobry. Podwórko rył? A gdzie pan, gdzie, co tam, jakie podwórko? Ty gdzieś idzie o podwórko, jak pana tu ryje, to ci żona niedługo, Ania. A to nie mam żony, ale dobra. Kochanice mamy tą samą, to nie ma problemu. To żeśmy się tak dowiedzieli ostatnio. No. Zbychu, mój kochany, powiedz, no widzę, paszowóz jest fajny. Nie będę się pytał, czy... tutaj, podwórko. Czy dobry? Podwórko i tak jest tak poślimaczałem, że to masakra. Twoje włosy na głowie. Nie ma problemu. Oj, ze Zbycha to zawsze taki stary. Każdy gorący za nie? ale tak ogólnie... Miała 3 tygodnie w tej samej rodzinie. Ty też nie lepszy. Ale co do paszowozu, widzę, że na pewno jest ładny, piękny, dobrze ładny, tutaj ogarnięty. Na pewno nie taki nawet. Jak właściciel, więc wszystko jest no, tutaj się też. Zgadza. I teraz tak, no Zbyszku, powiedz mi, no potargujmy się, ile tam ciekawe, no ile byś dał, no ile, chcesz, no? 5000. Kurna, no. To panie. No nie ze mną takie numery, nie, ale to tak, panie. No ale tak chociaż, no żeśmy no, się takie, jakoś takie... Takie fajne, 12. Takie 12? No. Ale z transportem. No niech ci będzie, już podpięty. Do mnie na gospodarkę, przejedziesz się. No i super. Jak to Rąsia, możemy sobie zbić na tutaj Rąsia w tym momencie. Rąsia. I ten. Ja już ci w tym momencie 12 z transportem. Dawaj, jest to pieniądze. Super cena. To już ci daję pieniądze, nawet się nie zastanawiam. Dawaj. Już proszę bardzo, blika tutaj robię na 12 tysięcy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Bizona co wyremontować, to mi przyda się. No, to akurat, bo to zaraz zima będzie, to będzie ta się bawić tutaj. Alkoholu, synek, alkoholu, jak tam synek żyje. A wszystko dobrze. Nie zakatował tego Fiata, czy? Ogólnie koleżanki teraz chyba. A, Fiat, znalazł nie, córkę Fiatem, wreszcie. Fiatem jeździ dalej. Podobno Nitro założył. O jeba, niutki. Hydrolata podobno tam coś, nie wiem, coś tam kombinuje. Tam w garażu ważne, coś robi, że, ważne, że jakąś sobie kochanicę znalazł, to jest plus. To mi się podoba. Dobra, to ty Zbyszku leć do mnie na podwórko, ja też jadę od razu i gdzieś tam się skitramem. Może jeszcze coś wypijemy razem. Opy, tak było. Nitro może dobry. Może młody mnie potrącił. Oby. Ty teraz nie szukaj każdego, kto by cię potrącił, sąsiad. Zawsze drzwi. Urwije. Urwije o ten, o bramę. A. Zbychu wleciał tym swoim... Kurwa! Jak go przestawiło! Zbyszku, uważaj, bo tu u nas niebezpieczeństwo. Kurwa, hamulce brakło! Jezu. Zartowałem. Nowym tym... Moim nabytkiem paszowóz, ale już nie chciałem ogólnie myśleć o posiewnikiem. Cofnij jeszcze trochę, to żebym mógł tam 60, znaczy 40, boże, co ja mam 40. 30. Za dużo tych wersów, nie? 30. Na świętym wałku trzeba odłączać. Mówisz? Kurwa, 30, zapomniałem. Cię nie wciągnęło tylko. Odej, się nie umiesz. No weź, no bo nie mogę. Bo ja też nie mogę. Coś popsuł, o. Ja to mogę od razu.
Tylko podeszły mi samo odpadło. No, czekaj, to... Podłącz do tego, dawaj podjedź, zobaczymy jak to wygląda. Mówisz, że pomożesz mi? Dzięki, podjedź, ty jednak jesteś dobry chłopak za 12 tysięcy, to no. Nawet pomożesz, no. Zobaczcie, książki napierdalają organista. A siom, No. Dobra, ale ty to możesz cela jak babka z wesela. No. To sprawdzimy od razu, póki jesteś. Jak ten paszałów, to co on to potrafi? Było samo maleko nie było. Zatańczył sobie ściągnął, wszystko na radę. Nic nie tańczy, nic nie wciąga ten paszałów. Babiutko. Piątkę zapnij chociaż. Tak, co byś ty jeszcze chciał na moim podwórzu? No jak? Spoko. Ja tutaj muszę... Piątkę zapnij! Ładzie z pasowozem przez oborę piątkę pić. Ktoś ty będziesz tu obornik ładował? Tak, obornik będę ładował do pasowozu i będę jeszcze go kręcił. Pomóż ci, odkryję ci. Od dobrej strony mi odkryj. Kurwa. Ziomek tajemnicy się odsłonił. Siema. Dobry. Cześć. Myślę, co ci spadło? Nie, bateria od filtraka. No cześć. Myślałem, że coś spadłeś. No zobaczymy co było. Piękna kiszuna jest gotowa. Rób nie pierdzę, czasu nie ma. Ogólnie teraz tak, ale tutaj to nie jest takie hej do przodu, bo o! Ja muszę tutaj dobrze TMR-a ogarnąć, bo to jest mój pierwszy TMR, dodajmy sobie, więc no, o, będzie się działo. Z tyłu. No mam, bo by mnie gładził, to by mnie tak dybnęło, że... Wałek co było włączyć, a nie? Cenowica jaka ty, dobra, jadę buroki kopać, nie mam czasu. Masz czasu, synek, mówisz, nie? No wałek włączyć, było, a nie ma pusty tutaj. Najgorsze jest to, puste, że kurwa nie musimy pojeżdżać. Dawaj, dawaj. 1.30, zaraz. Przypomnij mi teraz na razie, to muszę się skupić na parzowoziu. Ja póki Zbychu jest, no nie? Dobra, Zbychu, ogólnie ten. Jak Zbychu cały czas gaz na pulsie. Daj mu z obrotu, wyłącz mu ten wałek, żeby się nie zagotowała to mi ta 40. No jest, i ten. I podejdź mi tutaj. Jak jesteś dobra. Jeszcze, to cię wykorzystam trochę. O! Daj mu Boży duch. Boże, żeby on nie odeszedł. Bo kiedy ja tak pojeździł. Bo tu już jest incest. A ja muszę tam cofnąć, czy co? Nie, znaczy na razie daj do przodu. Spokojnie. Musimy porzucać. Teraz tak, ogólnie musimy wyjechać tym cudownym zestawem. Tu jeszcze jednego TMR-a sobie ukręcimy. Ale to już później. Na jutro. Jak to się mówi, na jutro sobie ukręcę. Ale interes fajny. Co do paszowozu jestem zadowolony. Po pierwsze, że no... No ileż to można się bawić z samą kiszonką. Sam raz czekałem na to, żeby ją tutaj ukisić, fermentować pierwszą wersję i dopiero wtedy kupić paszowóz. Też nie jakiś tam kombinacyjny, mały, tam jakiś coś w tym stylu, tylko już ze stąd. Zbyszka też wyciągła. Lina by. Ale akurat cofam do obory i widziałem centralnie ty. Jak kalego pod skórę tam. Tak, jak was wciągnęło pod skórę, obydwu. Ale ty, halo, Uroki Zbyszkę. Nie powi... Co tam, Zbysiu? Pomóc ci coś trzeba? Kurna, wiesz co, no myślę, ty kraksę ale... ostatnio usłyszałem. To co? Że traktoru nie masz. No nie mam, no. Pomóc coś co ci? Poczekaj, kminie właśnie, bo nie wiem co robić. Nie wiesz, Adam, czy buroki no jakaś jest... Damy mu trochę, bo pusto, bo tak to trochę się bałem, bo jest... Ale nic, nie, tu patrz, to jest tu, ty, to tu są, o, to było. Ja się rozkręcił, bo myślałem, że to dalej... To już tu było teraz. Trzeba jakoś wykręcić. Ale kurna, cały czas zabudowany. Weź tu we wiasku. Nie jedzie nic. Na razie spokój, cisza teraz. Właśnie tutaj wyjechać. Chciałem, mówię, przy gazówkę walnąć, bo kurna. Akurat ładna, pusta droga. Powiem w rękach wykręcił, tak się do tyłu spojrzałem. Ale Wunderbumber fajny masz tam do wyjścia. Wunderbałem go. Ładnie tu ma odwalone. Kurwa, trochę maszyn tu stoi, ci powiem. Dam mu kierunkowska, żeby widział, nie? Może zatrąbić, co? Żeby wiedział, że on przyjdzie. No to jest, ktoś tu robi, zaraz przyjdzie. No, nie chcę. Dobra, weź tu gdzieś. Zaparkuję pod tym, żeby. O, w cieniu. Kurwa, cieniu. No, w tym kamieniu. Dobra, idę się zapytać. Dobra, pójdziemy w ogóle się przywitać, jak tak ładnie, jak wjeżdżamy do kogoś, co nie? Halo, dzień dobry! Dobry? O, dzień dobry, co tam? Potrzeba? Ja tu dzwoniłem w sprawie ciągniczku, że my dzisiaj przyjedziemy po oglądę. No. To z panem gadałem? Tak, tak, ze mną. No ja tu, kurczę, no widzę, że pan trochę tego towaru tu ma, no, to nam trochę tu... Tu zejdzie, ale też i od razu się za kombajnikiem rozejrzymy. Pan mi powie, coś pan będzie sprowadzał tu w jeszcze najbliższym czasie w razie W? Jo, jeszcze będziemy sprowadzać, na spokojnie. Dopiero już tak naprawdę rozwijamy, wie pan? No dobra, miło. Dobra. To my jak coś tam możecie sobie poglądać, jak coś, to tam przyjdzie, ja mam czy kluczyki, czy coś tam dam. John Direk fajny. Dobra, to my idziemy zobaczyć, co i jak. Rynówka Mokoni. Rynówka? Ona z kostówki chyba będzie miała, nie? Jo, na pewno. Tutaj na spokojnie jak... będzie miała kostóweczki. Ja już zapomnę, ile pan ją ceni tam? Tą rynóweczkę, no około 36-7.
Aha, czyli to takie pieniążki są. A MTZ, który to, a ten, dobra. Ten tu. Powiem MTZ, wam, panie, to tak... 31-32, coś koło tego. Coś koło tego wybyło. No, ja właśnie, panie, coś, no sprzedni. A tego Zetora, panie kochany, bo ładny jest, naprawdę. Zetorka? Ale to już jest machina. Koło 41-42. Pusisz pan, naprawdę igła. I to już taka igiełka. No mówię, no, tu jeszcze dołożyć mu kilka rzeczy, nie? Lakier oryginalny, tak mu założyć czy coś, to... No widać, widać, że naprawdę, no ja swoje, idę, swoje. Ja idę tego MTZ-a tu zobaczyć, jak to się w środku miewa. Daj, no, środku daj zadbany, w środku zadbany jest. Ale napali na dotyk, widzę. A no, MTZ jak MTZ. Kurde. Powiem ci, że... Ale ładnie, klekocze. No taki MTZ by mi się, no kurde, do tego mojego Neptunka, tam kurna z przyczepkami i w ogóle. Ładnie. Bo na placu pan mi powiedział, że takiego najtańszego, najtańszego, co tu będziesz pan miał? Ford będzie najtańszy? Czy nie bardzo? To tak chyba Ford będzie Ford pewnie, albo MTZ. MTZ albo Ford, no bo tu napędu nie ma, no przed niego, nie mówię, a teraz to już jak się szuka, a pan mi powie, ile ten pędzior i ile on ma kunia? Jakby to pan tam do 40 tysięcy. No. 40 tysięcy, tak? Kuni pan zobaczy, ile to by miało kunia ciekawe. Ale tu kurne, do naprawy widzę tu kontrolki. To 90 będzie pewnie. No. To 90 ale też mu daje mu z rury, ładnie. Ale ten tak już też, już nie trochę... Tam. Nie, na maksa nie wciskam, tak patrzyłem na razie tu. Chyba co, ja się nim tu przejadę, zobaczę jak to po placu idzie. A można się po FIFA jechać też? Ale tu wiesz, fajnie, wszystko mogę sobie pootwierać. Tym Zetorem, no naprawdę, tak mi się ten Zetor spodobał, że... Może się pan przejechać. Kurde, tu i szybę widzę, można sobie przednią otworzyć. Ładnie, pięknie, tylnie można też. Dobra, tu mi się coś, o, tu lekki uchyl. No powiem ci, sąsiad, ładnie ci w tym Zetorze. No mi też się podoba, co nie? Kurde, ale ten fencer mi się też widzi. Ale on ładnie pyrkocze. Powiem ci, ja pierdzielę. Na wolnych. Tu by naprawdę... Konkretowo, tylko mówię, boję się, że za dużo maszyn będzie do minienia. Kurde, pan tu widzę od tego sporo towaru na walunę. I teraz ryzykować, kraść, czy nie? Ja za daleko byś nim nie ujrzał. Dobrze, samochód zostawił, chodź. Panie, za dużo to by tego kurwa nie było z tego samochodu, ale ważne, że dupę przywiódł. Pan może to się antorzetnikiem przejechać tam. Jak już pan jeździ, to... Ja idę właśnie za... na tą renówkę jeszcze będę chciał na pewno. No jakąś tam polną drogę. 25 koło stówki będzie miała koni. Szkoda, że pan tu jakiejś polnej drogi nie ma, bo bym chętnie nie przejechał. Tu do koła warsztaciku można. Do koła warsztatu. Ja tu. Tak, tak, koło warsztatu można sobie przejechać. To jadę. Ja tutaj... To pan na czołówkę chce nie pojeść, tak? Nie, tam po placu starczy. Patrzcie, jak to wszystko działa. Te biegi najbardziej w MTZ-cie mnie tak kurde, ale no... A nie, ile ty mówisz za niego? Za MTZ to było? Za MTZ to 31-32. O, no, za 30 bym może poszło, no. Także... Urwa szatan. Przecież jeszcze będzie tak, że samochodem będę wracał na sąsiad Zetorym. Chyba ale sąsiad chyba pieniędzy tyle nie może by dzisiaj zapłacić. Ale to panie kochany, ile to było? 40? 41, panie. A jakbyśmy tak zeszli do 36, to by dzisiaj już kupił. Nie ma opcji takiej, panie. Nie, no kurwa. Nie. Szkoda, nie ma. Bo ile mam przy sobie? Ile ten Zetor będzie miał? Kłóca. O, też kość 90 koło stówki, tak mi się zdaje. No. No to też powiem. Kurna, dziad, powiem wam szczerze. No, ale tu. A ty, a ten diabeł? Który diabeł? Ty ja to. No, Fiacio, to. Fiacik to koło 100 tysięcy, panie. To jest już buczek. Pan sobie opali, zobaczcie, jak to chodzi. To jest, sobie się skończy, nie chcę. Delikatnie. Ja to jeszcze tego, ten John Deere, no ten John Deere mi za mną tak się patrzy, ale boję się, że kurna, to za duża wymiana by była, nie? No, 53 tysiące kosztuje. O, to już kurde, ja bym panie tyle to chciał ją wydać praktycznie za kombajn i za ciągnik, nie? O Jezu. O jest. Ale chodzi coś. O jest. Nie no, ma pan fajny ten komis tutaj, trzeba będzie do pana chyba nieraz tu jeszcze przyjechać. O kurde, ale no to już jest kultura, jazdy, to już jest komfort jazdy, zacznijmy od tego. Ale skrętność. O, to też jest ważne. Kurna, kolejny Fiat. Ja pierdzielę. Też do nas sprzedaż? Kurwa, wsiadłem już do tego. Panie, kurwa, pan uszczelka jest wyciągnięta. Kurwa, głowicy nie ma. Panie, głowicy tu nie ma. Pan ale spokojnie zdaje. Dlatego nie chciała odpalić tak. O Jezu. Ej, powiem wam szczerze, jak jest to na to, żeby było to niedobrze, nie?
No, bo powiem wam coś, że no tu kurna... Pan się jeszcze tą runówką przyjedzie. Ale za to, no ja panie mówię, jak ja patrzyłem po stronie... To ona używana jest, jak widać, no ale wiadomo, nie? To tutaj powiem panu, że... No tak... Odpowiedź, no tak trochę roboty by tu było. Przy niej. Ale... Kurde, bo tamten znowu pojechał. Panie, no około 35 moglibyśmy zejść za tą rynoweczkę. Ale jak no, pan już będzie pan chciał, nie? No, na takim stanie jest, nie? No. To jest trochę rzeczy do roboty już z tym. A jak to, jak ona sobie tutaj działa? No zwinna by była. Panie, ja mam małe podwórko, nie? To tyś tak. Nie mogę sobie pozwolić, nie? Bóg wie, jaki sprzęt. Kurwa, nie mi się pan z traktora tam. Ale słyszę. Kurde. No bo on tam lodą pod nosem, ale ładnie jeździ, ładnie ta renóweczka. Niby taka obślimaczała, taka stara, ale dobra, co? No na pewno trzeba tam przypłowić, nie? No tak najważniejsze to powiem panu mechanicznie, tam wygląd to tam znaczenia nie ma. To jeszcze dokładnie. Nie będę, no nowy ciągnik jeszcze przyjdzie tutaj czas. Kurde, pan tych maszyn tutaj ma, a z kombajnem co tu ciekawego będzie? Jezus, bo na razie tylko tu no małe. Mi obchodzi tututaj, kurde. A to od poli w ogóle? Od poli, jest. Panie. Dobre. Ile to ma header? Troszeczkę silnik dojeżdżony, ale w odpoli. No około 4,5 będzie miało, no. Nie wiem, czy on dzisiaj odpoli, to nie? Kurwa, pan tam przesuwkę taką kliknie, tam trzeba by włączyć, gazowniczy. Aha, dobra. Ehe, poszedł! O, ja pierdolę, że nie. Nie, dla takich treków to ja się nie wiem, no wiadomo, szerokość robocza, ale to silnik pizdu dostał. No, tu trochę lepszy, tylko że mniejszy headerek, nie? Tej klasik jest. To jest kurde, powiem panu, to taka polska Wistula, nie? O, no. O, a ten John Direk? Jakie to pieniążki? O, John Direk po 50. Dobra, to jeszcze nie te czasy, nie? Ale sąsiad by zazdrościł. Ale sąsiad by zazdrościł. Kurwa, pewnie. Tego konsula mógłbyś odpolić. Klimat działa w nim? Jo, wszystko jest, wszystko jest. W konsulu też. A w konsulu to jak najbardziej. A za konsulka ile pan by? Około 17. O, to nie są za pieniądze. Ile ty sam się oddawałeś za swojego? Ponad 20, no. Ale no, większa siła robocza. No, no to też większy tak. Zbiornik, więc... Piskarnia, ja wszystko jest, nie? No. Nie, no, na razie to jest ładnie. Najbardziej to na razie bym się zastanawiał, kurna dziot, nad tym ciągnikiem tylko. No. Kumbaj, to jeszcze muszę pojeździć, popatrzeć, że tak powiem, bo... A panie, powiem tak. A ten paszowy to po ile? A po ile by pan chciał? 10 tysięcy. Dopiero kupił to miejsce. To nie ma. No dlatego mnie ciekawi, bo jak tak się pelare. To nie było. Opryskiwacz widzę dość ciekawy pan mąż. Ty sam się nie wiedzieć ile to ma litrów. To już kurwa, no weź. To są takie jak mój. No przyprawie, no. Może tam trochę więcej litra. No bo opryskiwacz bym brał, to może kurna dział. Ja za swojego piątkę dawałem. Tak to nie od razu opryskiwacz? Nie wiem, zobaczymy co to by było, ale 15 metrów ma i... Około 6 tysięcy, nie? Tam 400 litrów z niego wejdzie, coś plus minus. Tak? No to jest większe od sąsiada twoje, to masz 300 chyba. Mhm. Chyba tak. A ten przepraszam bardzo, 600 litrów, przepraszam bardzo, 600 litrów. A, no właśnie, 600, no to już w ogóle. O, to już kurwa 60 na dwa koła. A ten ile ma tu litrów? To będzie ebeczka większa, będzie 1000 litrów? 1000 litrów będzie, nie? Jo, bo tam tak widać, że... Ile to? To ty chyba poszedł, czy nie bardzo? Myślę, że jo. Nawet nie, panie. Kurde, myślę, wiem. Że za 8 tysięcy takie może tam... 6-7 tysięcy za niego. No to jest za nowy nie jest, tak więc wie pan. No jo, tutaj tu widzę, a to już fajnie porobione. Kurde, ja nie wiem, czy ja chcę ciągany na razie, bo zobaczę. No na razie to musimy ten mały byśmy zobaczyli. Dobra. Dużo ludzi dzwoni, panie? Po MTZ-a się już pytało? Na razie mają przyjeżdżać, wie pan? Mają oglądać. No ja też na razie jeszcze nie jestem zdecydowany, jeszcze nie jeździłem, że tak pierwszy raz, żeśmy się tak dzisiaj dalej wybrali. No tam czym prędzej tam pan zadzwoni, żeby tutaj wie pan, żebym zostawił, nie? Jo, my tu swoją lawetkę byśmy ogarnęli, bo tam mam laweciarza, tak żeby nie byłoby problemu. No nie ma problemu, to tam z lawetką. Kurna, tu siewnik, to jest porządny. Co to już, 3 metry będzie? Jo, 3 metry. Słyszałem, że te Norceny dobre siewniki to już są. Dobre. O kurna. Z Niemiec prowadzony, panie. O, tu już fajnie. Tu już tym nie powiem, bo starego poznaniaka, to już tam też czas wymienił. O kurwa, tu jaki wynalazek. Jo, to punkt talerzowy, panie. No panie, schodzą też takie rzeczy. O jo, czasami coś tam idzie. Chyba bardziej to za grosze, nie? O jo, dokładnie. Sąsiad do John Deere'a się już dorwał, a już sąsiad chodzi, kurwa, bo ci żółć pęknie. A ja nie, żółć pęknie.
bomb tam, żeby zatarty nie był. Nie no, powiem szczerze, mam dylemat w głowie, bo cztery ciągniki mi tak weszły w głowę, które, że to jest pan, co? Które by pan chciał najbardziej tak? Na pierwszym miejscu jest Semtezy z Renówką. O. A no tak na drugim miejscu to jest kurna Jot, no Jundir, jest Jundir, no i trzeci, to, i trzecie miejsce to będzie Fyndzior, ale powiem wam panu szczerze, że nie wiem, no. Tu jeszcze pan, no, trzeba się zastanowić. Za Fynda to było 40. A za Jundira? Za Jundira 53. No to są kurwa podobne, no że tak powiem w lepszym stanie jest Jundir, to widać zresztą. No tak, ale jak wygląda Jundira tamten, ale jednak, porządniejszy jednak cena konie, konie, jest. Konie są podobne, chyba stówki jeden i drugi. Wygląd ci nie robi, tylko robota, no. Nie wiem, czy u ciebie na gospie jednak ten fend bardziej by wyglądał, co nie? No to jest dylemat, bo muszę pani od razu tej maszyny zmieniać to wszystko i nie wiem jak to spinning zmieni, też nie mogę za dużo, bo dopiero kumbaj będę kupował, jak będę miał już ciągnik kupiony, żeby wiedzieć ile na kumbaj wydać. To tak też nie mogę za bardzo szastać tym spinning zmieni. Nie, to, dobra, na razie... Jundir będzie miał wincy konie na pewno, panie. Tak, jedziemy się przespać z tym, no, i tutaj zobaczymy, co się będzie działo. Także tak, dobra, to pan, dziękujemy. To pan dzwoni, żebym zostawił czy coś, tak, nie? Tak, nie, no ja przyjadę na pewno jeszcze, jakbym miał, jak już tak, że tak powiem, się namyślę i wszystko, to ja przyjadę wtedy, dobra, ugadam. Nie ma problemu, może ktoś jeszcze przyjdzie tutaj, zobaczymy jak to jo, będzie. Jo, zaliczkę jakąś byśmy zostawili wtedy i no, nie ma problemu. Się ugadamy. Dobra, może dziękujemy za... Tak, może sobie... Nie ma problemu, bardzo ładnie ma pan tłumaczenki, chętnie. No to dziękuję. Dziękuję za poświęcony czas i w kontakcie. Na razie. To są pociągi trochę takie bardziej polskie, bardziej rolnicze. Nasze, piękne, cudowne, ale niestety nie ma czegoś takiego. Musiałem wypożyczyć tutaj od chłopaków z firmy. Bardzo ładne nasze pociągi. Chłopaki tam odwalają się. Żeby tego wszystkie ziemniaki były bardzo dobre, bo na lejs idą chyba. Tego dwa razy więcej pieniędzy powinienem dostać. Ja mam na was oko tam. Nic nie sypiecie. Nie sypię tam czas, nie widzę nic. Myśluga ja robię właśnie teraz. To ważne, byś mi tam nie zapolił. Ja co? Władka! Władzie to się sam zaraz zapoli. Chciałbym, żeby w tej grze można było wywalać ten uszelkę pod głowicą. No proszę. Ale by miał nasz mechanik do roboty co każdy odcinek, co nie? No to wiadomo. Każdy odcinek byłby holowany. Holowanko na pełnej. Ale ładnie, no może tyle dostaję od transportera, więc ja to możesz też się załadować i możesz przestawić mu akurat wszystko i wsypać. Nie wiem czy, bo ja na przykład nie chcę ruszać też taśmociągu. Jeżeli on mi zbiera wszystko, a prawdopodobnie zbiera wszystko, to gitara się ma. Kurwa, dawaj wszystko. Mordo jak może, bo... To coś był wypadek na Krajowej Jedynce? Transporter jest chyba pijany. Nie, no to było nienormalnie, nim się gadało. Dobra, nie trzeba. Naprawię swój błąd. Teraz to już za późno. O, ja już mam pełen, to nie? A no. O, dobra. Panie kolego, tutaj przesympatyczny. No, co tam, ja jadę wywieźć. Jeżeli by Kubka coś tam odwalała, nie chciałby się coś wrąbać, no to tam te pan dasz radę przestawić, to nie? Jo. Dobra. No, władzie mówią mnie, to dam radę, no. Nie ma problemu. Dzięki, no, ale co i... O Jezus Maria. Może mnie nie strąbił tylko... Ale ja tak na minimum... Jak jedziesz, panisie? Ja byłem pewny, że on tak szybko nie przyjedzie, co nie? A ten pierun jasny, 3, 2, 1 i znalazłby mi się normalnie w mojej 40 cudownej. Kurwa, chyba po mnie, co nie? Tepnął tam zupełnie. Muszę uważać, bo to naprawdę jest pirat drogowy. Gasi mi. O, nawet mi Władzia zgasił. Dobry chłopak z niego. Nie, mi się wydaje, że koła Władzia sam zagasił. No myślę, że za taką fachową to mu dom stówkę tam mu przeleje mu blikiem, bo żeśmy się nawet nie pożegnali. To będzie coś o towarzysze? No. Stówkę na flaszkę, żeby miał chłop. No tak, to naprawdę to ciężka sprawa, dobra. Ten jak podjechał prawie... Czekaj. Ile tam zostanie, panie? Tego? Panie, podajnik chyba nie da rady tutaj. O, chyba nie chcę dalej jechać tam. Myślę, że do mnie gada. Do mnie gada. Nie do rady, panie. Niestety, panie, na razie trzymaj się. Na razie. Ja se powożę. A nie, bo są się przyczepać chce, tak? No jakbyś miał przyczepę, to bym ci wdzięczny. No, dobra, to tylko i ostatnie ziemniaki wywiozę. No ja bo ja z nim tego naładuję sobie. Tak. Ale sumsio skrót znalazłem do Wieniawy. Tak? Na tapczanie. Ty się zesikał teraz. Jak coś to nasze, to nikt nie dałem razy na skrócie. Niech cię wypnie tam. Pamiętaj, żebyś mi przy... Człowieku, na mnie jest, że ja pierdolę. Pamiętaj, żebyś mi to
Przyczepę przywiózł. No ja chcę, jak kupię, przyczepą jadę do ciebie, słuchaj, ale... naszym mleczarzem. Dobry? Dobry! O, zadowolony, bo tu widzę pompa chyba lepiej ciągnie, co? Ale tak średnio, panie. Pewnie teraz no, panie, nie było, pewnie nie tym pijasz nastrój w pompę dzisiaj. No nie wiem, co tutaj się działo. Pan to lepsze pompa, jak wiem, bo to masakra. No nie wiem, no może mamy sobie pompę, ale niedługo wymieniamy ciężarówkę na nowszą. W tym roku to nie będę nic tu robił. Niedługo ciężarówkę na nowszą wymieniamy, to może tam będzie lepiej ciągło wtedy. Może no, przepchnę tę pompę pana. Nie wiem, sąsiad. Sąsiad, o właśnie, postaw i podłącz. Dzięki serdeczne. A już masz pewne? Nie wiem. Ile tego mleczka dzisiaj bierzemy? Wszyściutko? Wszyściuteńko. Dobrze, nie ma problemu. Jak szambo z dołu normalnie... Pampa nie bierzemy, nie. Mleki nie będzie mieszać. Ale... Na grubo, ściągasz wszystko z dołu. Bo że ta pompa to już kurwa szamba jest pana. Jak pompa zaszła, to będzie git. Dobra, ja tu panu nie przeszkadzam, lecę, bo tu oboli przeładowalności i spokojności waszej. Na pewno będę chciał tutaj coś rozbudować już do gminy tam. Kurwa, pan szybę wybijesz. Pisałem petycję, czy mogę tutaj zgody, niezgody na budowę nowe. Myślę, że będzie git. Ten pumpę mi rozwali mu pewnie. Byłem w wiadrze. Uja widać, panie. To Adam zdjęcie wyskoczyło wtedy. Ja pieruna. Kruca, fuk. Lewej psa. Ej, niby... Mi się chyba zbugował. Mi się chyba obornik zbugował. Bo ja zebrałem tyle obornika, a tu nadal rupę. To są takie boskoczapki tam. Niby 12 tam, to nie tak dużo też, co nie? Handlessing, oczywiście. I teraz... Kupujemy za 38 może 60, czemu ja chciałem powiedzieć takie 38, to samo, kończymy też z leasingiem tej obok i kupujemy ją od razu za 15 oraz 170, jak starczy mi pieniążków, a powinno starczyć, bo oczywiście przez zimę dużo tego mleka się zarobi, znaczy zrobi, ja zarobię na nim, więc wtedy akurat będzie na nowe pole. Oczywiście do lata jest jeszcze czas, bo wtedy planuję nowy nabytek. Powiem wam szczerze, że myślałem nad jedną sprawą. To Snake'a z pochodu. Dziękuję za na razie. Sprawą. Chłopaki tam się bawią. Myślałem nad łąką i tutaj chciałem kupić ten kawałek. Pojdziemy i poszukamy coś fajnego, oby coś, na którym będę mógł zasiać fajnie ziemniaki, więc to też na to będę musiał bardzo patrzeć, bo takowych ziemniaków nie mam w tym sezonie, bo żadne moje pole w podozmianie tego mi nie dawało, a nie chciałbym, żeby pierwszy sezon, w którym pożegnamy się z kopaczką, a będzie to kombajn, żeby poszedł słabo w ziemniaki, bo jednak chciałbym, żeby mi się to ładnie zwróciło. Oczywiście serdecznie dziękuję wam za ten odcinek, jeżeli wam się podobał. Ja gotowy. Głos mam być, nie? Jo, jest okej, okay, fajnie. Dobra, co? Lecimy, ty możesz ruszać do nas, nie? Na spokojnie tam jedź, nie? Dobra, 3, 4, cześć, siemano, byczki, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku po sąsiedzku. Dzisiaj jest ze mną mój kierowca, jest ze mną Zdzisiu. Witam serdecznie. Adasia nie ma, Adasiem będziemy się słyszeć później, bo generalnie jesteśmy w trasie. Jesteśmy w trasie po nowy ciągnik, że tak powiem, mój nowy nabyteczek, którego już nie możecie się doczekać. Tutaj pozdrowienia z live'a, bo naprawdę nie daliście mi żyć, że tak powiem. Ale niestety, no co się wydarzyło? Nie będzie to ani MTZ, nie będzie to ani Renia, Fynd, czy John Deere, czy tam jeszcze Fordy przeróżne, które pisaliście. Tutaj niestety, że tak powiem, dzwoniłem, MTZ już poszedł, no dobry sprzęt to poszedł, więc... że tak powiem, najfajniejszy ciągnik, który ja chciałem sobie wziąć. No i tak Adam się rozglądał powoli, że tak powiem, za kabiną, już do swojej 40, więc przy okazji znalazł poszedł sobie... Poszedł na stopie, świr paleta. Nie no, ty wyhamował, tylko że trochę przodem się wystawił. Czysto, czekaj, bo tu nie widzę, no o, czysto jest, czysto. Możesz jechać. Mój Jerzy, jaki tu górzysty teren jest. I tutaj Adaś, szukając sobie kabiny do swojej 40, natknął się na bardzo fajną aukcję ciągniczka pewnego i tutaj dojeżdżamy do chłopaków, dzwoniłem do nich, tak, to jest tutaj na wprost, z tego jak się nie mylę. Weź tam wjedź gdzieś sobie na spokojnie, mój Jezu, tu jest na autostradę wyjazd, trzeba później może autostradą polecić, no, jakbyśmy to dobrze zabezpieczyli. Proszę bardzo, dobra, co tutaj się dzieje. Dobra, ja wychodzę sobie. Witam serdecznie. Dobry. Ja tu z panem rozmawiałem przez telefon? Tak, to ze mną. A, no ja tutaj właśnie po tego chyba internacjonale, jak dobrze już widzę, no, takie pytanie, to można z kibarka skorzystać?
Tak, jasne, proszę, otwarte. Nie wiem, czy papier. Ty, światła weź, majster, zgaś, bo kurna, nie, żebyś mamy później akumulator, ja ktoś tutaj zgorszę światła, nie mam czasu. Widzę, że panowie tutaj tych kabin, tego towaru trochę tutaj macie. No, tu handlujemy, tu aktualnie mamy tą spółkę. I no, handlujemy tu kabiny, opryskiwacze i tak dalej. Właśnie. Ale dobra, to temat na później. No najbardziej co mnie interesuje, no lepsze nowe to od mojej mają. Tutaj... Co? Lepsze nowe to od mojej mają. No ale ty, no powiem ci, na naszą tukaną by nie weszło chyba. Ale taki no, sprzęcior kiedyś by mógł być. No to panowie się tu transportem zajmujecie, czy co? No tak, ja transportuję. Ładna tutaj maszyna. Braciak na placu trzyma. O, Masaik, widzę. No, no nówka Funkia chyba nówka. Sprowadzony, co? Nówka, no używany, ale... Bo my po to przyjechali? To nówka. Nie, nie, no gdzie? Majster, nie po tego, tu po tego przyjechali. No tu starszy trochę ciągniczek jak najbardziej. Lecił u odpol. Zobaczymy. O, trochę kopci. A wie pan co? On tutaj, on leje na wtrysku jednym. Aha. Niestety nie robiliśmy, bo już go nie używamy. Teraz jak Masaik szybko sprzęt mamy pod Maseja, to... Wszystko git. No rozumiem, no rozumiem. No jo, lepiej ja sobie sam zaprowadzę i to najwyżej naprawię, ale ważne, żeby chodził. Dobra, ja sobie ale idę go zobaczyć, bo no na zdjęciach pięknie wyglądał. Szukałem, że tak powiem, takiego ja ciągnika. Ja odwrócę nawetę już wtedy. No jeszcze nie wiem, czy biorę, ale raczej no w 90% tak, więc tu się nie chyba nie będzie co zastanawiać. Zaraz jeszcze zobaczymy, co tu z ceną będzie się działo. Ale tak. On może na wioskę się przejechać, to... No tak byśmy chyba właśnie zrobili, żeby nie było najchętniej, to byś czymś go stestował. Bo czekaj, drzwi bym zamknął może, kurna dziot, żeby tu nic nie urwać. Czekaj, ja mogę drzwi tak zamknąć stąd? Nie, czekaj, a tutaj jest szybka? Nie. Czekaj, ja teraz ze środka drzwi nie mogę pani domknąć. On tu jest na spację, czy nie bardzo? Jo, już. Tylko, że na spację jest jak... A, widzisz, kurne, ogólnie w 60 to całkiem inaczej jest. Dobra, ja się przejadę, zobaczymy, co tu z tego będzie. No wiadomo, widać ślady użytkowania, więc no tutaj nie ma się co dziwić, ja nie przyjechałem po nowy ciągnik, że tak powiem. Z tego, co dobrze kojarzę, na aukcji był wystawiony za 35 tysięcy, ale tyle to na pewno za niego nie damy. Zobaczymy, co tutaj się uda urwać. Jezus. Jadę się tutaj kawałek przejechać, zobaczymy, no, ale policja no, nie jechała, bo te kopci są mój jezus. Masz sobie słuchaweczki tutaj zgłosimy. Panie kierowco, on tam nie pojedzie? No ładnie nie. To. Wszystko zostawiamy się dobra, zjedziemy sobie tutaj ładnie na lewą stronę, tu chyba jaka mleczarnia jest, to sobie nawrócimy tutaj. A samochody żadne tutaj za mną praktycznie nie jadą, ruchu nie wstrzymuję. Jak górka nie pojedzie, to będzie dobrze. Nie, no. Myślę, że to na spokojnie. No powiem wam, kurczę, szczerze, no byłem napalony na tego... Zgubić się, bo chmurę dymu widać, tak, bo jest dobrze. MTZ-a, ale powiem wam szczerze, że kurczę, no tutaj naprawdę napaliłem się na ten ciągnik. Pasuje w sam raz. Zaraz muszę dopytać. Coś chyba powyżej 80 koni tutaj było. Ciekawe, ile już zdechło z tego wszystkiego, ale zaraz zobaczymy. Najprędzej to ja go sobie ogarnę, że tak powiem, u siebie już, tak jak ma być. Ale kurde... No, z przyczepami będzie szedł jak diabeł. Dobra, zwarcia nie ma, wszystko pięknie działa, zaraz zobaczymy sobie oświetlenie. Czy też zwarcia żadnego nam tutaj nie robi. Przyszczekają. Przyszczekają. Dobra, światełka. Wszystko no, ładnie, pięknie, kieruneczki. Jo, hamulce jak się o tą wiatę. Nie, wszystko jak najbardziej. No fajnie się jeździ, nie, tutaj nie ma co narzekać. Wiadomo, dopiero on jak miodu dostanie z maszyną w pługu, bo pług trzeba będzie dokupić do niego, no to wtedy jak najbardziej. No ale teraz tutaj na pewno... Pan mi powie, ile tu jest koni dokładnie? Było 65 bodajże, ale trochę go podkręciliśmy. Ile? Aha, czyli to podkręcony. Temu. I teraz będziemy miał coś koło 80, 85, coś takiego. Dobra, a cenowo? Cenowo? O, wystawiony był tam za... No 35 chyba, jak dobrze kojarzę. Ale co tutaj no tak... Zejść. Tak no. Nie, myślę, że 35. 33,5? Ile? 33,5? 33,5, 3... Tu na dwa wyjścia na Valkimo? Co? Dwa wyjścia na Valkimo? A, tutaj podpinasz na jednym kosiarkę, a na drugim rozrzutnik i za jednym razem jedziesz z majsterem. Dwa na raz, to tu kosi i beluje. Tak, to widzisz, to nie, to jest mądry sprzęt, nie? Rejestrować już. No to się wszystko zrobi. Rejestracja była ściągnięta. No mówię, bo... tutaj na pewno na, jeśli chodzi o ten, jeśli chodzi no, nawet no te 1500, no przynajmniej musi zejść, bo...
tutaj jeszcze ten tryzm do naprawy, to wszystko. No, no to mogę dorzucić panu jeszcze, bo mam tutaj chyba z dwie walizki do obciążników. Gdzieś tam mogę poszukać zaraz w garażu to. No sobie, a no tak, bo widzę, że tutaj tak, jest ta przedłużka na przedłużka. Obciążniki, czyli jeszcze można by było dorzucić, bo ciekawe ile on ma tu na przodzie. Teraz to 400 coś chyba. 300, 350 No, no to wtedy już ładnie, to już na takim wydłużonym to już naprawdę jest, jest ogień. Dobra. To czyli co, jakbyśmy się ugadali na te 33 500 i do tego obciążniki to pasi? No, dobra, niech będzie. No dobra, dobra, to szykuj lawetę, majster. Dobra, go pakować. Kurna dziad. Ach, czekaj, ja mu jeszcze... Dałbym mu na zimnym, ale... Nie, no nie będziemy testować. Dobra, nie wiem, chyba go zapakujemy tyłem. Tak mi się wydaje, że na lawetę będzie lepiej. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. I no szybę tam zamknij. Zaraz zamknię. Moment, bo tu muszę dobrze wjechać. O, trochę za bardzo na prawo. No, wystarczy trochę. Ja czekaj, ta trochę się poprawię. Jo. O, fajnie, dobrze. Dobra, czekaj, ta szybę se zamknę. O, tu trzeba dobrze trafić do tego. Czekaj. Jeszcze tu se cofnę może oj, trochę. Kurwa. Dobra. Chyba będzie, jo, chyba będzie kwit. Ty kurna, idealnie się zmieścił, nie? Dobra, petarda. Już chłopaki, tutaj robimy przelewik. Sekundeczka. O, widzę, że tutaj bogactwo. Przelej pieniążki, jak najbardziej. Czekajcie, gdzie wy tu jesteście? Do Milusia przelejemy pieniążki. 33 300 i 500. No, dziękuję. Peczak, teraz ja mam więcej skarpet. Dobra, dobra. Ty będziesz miał gdzie pochować. Dobra, panowie, to wtedy ja wam... Ja właśnie, tych kabinek tutaj, bo sąsiad ogólnie się rozgląda. Coś takiego jak puszki w ogóle sprowadzacie też? Czy już do takich starszych nie bardzo? Wie pan co? Ostatnio mieliśmy... Dzwonił do nas gość, że złom ma. I my tak czasami też jeździmy, złom zbieramy. Mm-hmm. O tam jak pan może zobaczyć, jest kabina do 30. O! Kurna, ja 30 mam, powiem wam szczerze, na swoim gospodarstwie, teraz u nas niestety u mechanika jeszcze stoi, ale no, kiedyś może, no, a kabinę założył. Do 60, w sumie do 30 też mamy, tutaj ta nowa, ta starego typu jest z tym cienkim dachem jeszcze, to jest, do 30 pasuje, tutaj do 60 głównie kabiny ściągamy. No właśnie mamy widzę, też widzę. Do ruskich, tych T25, to są troszkę mniejsze, też od Naglaka. No, czyli dobra, czyli sąsiada tu mogę śmiało... Nie, to prywatny sprzęt. W jakiej cenie takie to tukano, tak pira za oko, bo to wiadomo, takie nie tukano? Na moje pieniążki, ale kiedyś w przyszłości za ale... takiego ile trzeba wyrzucić? Oj, no troszkę, to ja akurat nie wiem, wiem ponad troszkę, ale to braciak musi wiedzieć chyba. No saka. Do środka wejść? Chyba tak. To ty majster za takiego się przybliżasz? Jak kluczyki są, to można. No. Jakbyś zawety tylko nie zjechał. A Bizona pan nie potrzebuje, bo na sprzedaż też? Nie, ja trochę inny kumbar mam opatrzony i też ja mam małe gospodarstwo, nie wiem ile to tam będzie, z 10-15 hektarów mam, to tam nie jest dużo, nie? Dobra, coś rozjebiesz, będę musiał płacić. Dobra, panowie, ja wam dziękuję bardzo serdecznie tutaj za dogadany ciągniczek. Miejmy nadzieję, że będzie się spisywał. Także jak coś, godni polecenia jak najbardziej. Jeszcze przyjadę. Numer se zapisuję i jak będę coś kiedy potrzebował, może będę miał kabinę w 60, bo też mam taką starą. No to czym by nie pomyśleć. Opryskiwacza pan nie chcesz? No, za opryskiwaczem się będę rozglądał. O, to ale, kurde, może jeszcze czekaj. Będzie dostawa jedna. Będzie krukowiak, tylko troszkę mniejszy. Ten mniejszy fajny. Ej, kurna, to jest taki ten sam fajny. Jak my wtedy patrzyli mu tego jednego, co ja byłem. Za damem zobaczyć. Pan co? Ja to panu powiem. Dobry, godny polecenia. Tyle, że tutaj dysze ma kilka rodzajów. Jest do RSM-u. No i ja do... właśnie widzę. Nie, bo widzę, że gnojówka była nim włożona. Jak na solcu u mnie. Nie, no na razie mówię. Dzisiaj ciągnik. Ja mam jeszcze inne wydatki, zobaczę jak to będzie się stało, jak nie to jeszcze od sąsiada jeden sezon pożyczę. Także tu nie będę się na razie wykosztowywał, bo jeszcze muszę mówić dzisiaj po pół jechać i po wszystko, także luzik. Dobra, dziękuję dobra. Serdecznie. Dziękuję. I do widzenia, życzę powodzenia. Tam, trzymajcie się. Na razie. Szerokości. Dobra sąsiad, gdzie ty kurna jesteś, Andrzej? Okay. Kurna. Właśnie nie widzę, kiedy żeś polos. Tu już jesteś? Czekaj, muszę wejść i wejść, bo cię nie widać. O, tylko powoli, żeby nie spadło. Dobra,
sklep ci będzie. To po piwo to już pojedziemy, jak będziemy koło nas dostać. Liwo nie po piwo, po piwo to później. Po piwo to później. Dobra, jak chcesz autostradą jechać, mój Jezu, drogi kurwa, po piwo to nie jedzie dzisiaj na samochód. Ale płynu z dostanaga nie ma. Nie ma sensu przedłużać, trzeba zobaczyć jak ta maszyna. Spuściłem powietrze z opą z lewety. Dobra, to wyjedziemy czy prędzej. Dobra. Widzimy się już jak będziemy dojeżdżać, będziemy koło gospodarki. Bajo. Fajnie blisko gospodarstwa, byśmy sobie to przejrzeli. Ja zresztą mogę sobie zobaczyć, czy to jest do kupienia, czy to jest gospodarstwem, czy nie. Nie, 23 tysiące to tylko kosztuje. Także powiem wam szczerze, że to prawdopodobnie może być jedno z pól, które właśnie teraz sobie kupimy jeszcze na wiosnę. Bo zobaczcie, tu fajnie będę miał jeździł jakiś właśnie. Jakiś nowy młody się chyba prowadził na wieś. I w ogóle jo? Bo jakaś nowa beta jechała. No Jezu, a przeważnie kurde. Młodzi mają betę, może, że... Beta, dobra. 3, 4. Okej, my dojechaliśmy sobie, otwieramy bramę. I już tu pan majster nam pięknie zamasuje. Mi się odchodź, ze mną miejsce na damu 15 oczywiście. Dobry, witam serdecznie. Sąsiady dzisiaj pojechały z rana, to przyjechał smutno dzisiaj. Mi to było. O kurwa, ja pieruna sąsiad posłuchał. Jest gabaryt. Pojechał jest gabaryt. Jednak, daleko, takiego ale pojechał. Takiego zawsze chciałem. Cześć, cześć, witam cię kolego. My jeszcze na maczka se wstąpili po drodze, zatankowali. Ładnie wam zajęło. Wyjechaliście wcześniej na rano, a już jest południe, więc. Trochę zeszło. Dobra, my sobie powolutku tutaj musimy zjechać, że tak powiem. Ładnie, sąsiad, interes życia widzę. No, trochę jest. Ile sąsiad dałeś w ogóle, tak z ciekawości? 33 500. Utargowałeś chyba trochę, co? No, tam półtora my żeśmy utargowali, ale dorzucili jeszcze na obciążniki, tam mama w położone, to se później zamontuje, kiedy jak będzie potrzeba. A trochę kopci, bo tu na wtryskach jest, ale lekki remont się mu zrobi i będzie dobrze. Tych ci obciążników nie dali chyba. One są tam schowane, ale później je przerzucimy sobie nawet i na spokojnie się zgadamy, czy tam kiedy się to ogarnie. Ja dzisiaj, no tu akcja oborniczek, to wszystko, na pewno oreczka, muszę po pług sobie skoczyć. Zobaczymy jak to w ogóle będzie szedł. Miejmy nadzieję, że nie będę musiał majster tu jeszcze raz nawet wzywać, żebyśmy go odwozili. Taką mam przynajmniej wiesz, nadzieję. Dobra. Sprawdzić jak najszybciej, czy on przelewam chodzi. Ci tutaj subwencję za przywóz zboże. 20 minut laga na naszym pięknym Escape. Ja to kurwa poczęta. Kocham. Ale sąsiad, tak ci powiem, że trochę no jakbyś chciał, to jest do remontowania, co nie? No, pomaluję sobie go i wszystko spokojnie. Dobra, przelewamy pieniążki. Ładnie. Niby dymi, ale ładnie chodzi. Zobaczymy jak to w polu, jak dostanie pod obciążeniem, nie? Bo tego no niestety no u kogoś to nie sprawdzisz. Ale tak to generalnie naprawdę fajny ciągnik. Powiem ci, mam nadzieję, że ludziska nie jesteście na mnie źli za to, co sobie tutaj wybrałem. Adam chyba epilepsji dostał. W ciągniku i drgają mu ręce. No to nie ja, to ja. A to Thanos dostał epilepsji, jakieś mu ręce drgały. A nie, dobra. Fajnie, tak, no? Jo jadę dobra. Do sklepu, się przejechać na powiązce. Tam. Dzięki wtedy wielkie. No, spoczko, jestem w kontakcie, nie? Bo ty u nas dzisiaj, ty u nas za każdym razem tyle roboty, może to szok. Ale no jest. Dla wycisty mamy naprawdę z pierwszego zdarzenia. Dobra, jaka mi się podoba, bo 80 parę koni i on tutaj ma, bo chłopaki go podkręcili. Więc ja powiem wam szczerze, że nie ma co tutaj, że tak się powiem, zastanawiać. I moim zdaniem naprawdę mega on pasuje pod gospodarstwo. Tak, niektórzy napiszą, tak, miałeś Internationala na Posumsiecku. Ale powiem wam szczerze, tamten całkiem inaczej wyglądał. Chwila, moment on był i, że tak powiem, ja za bardzo długo nie kojarzę tego Internationala na tej serii. Bardziej kojarzę go, bo niestety z innymi pługami niezbyt pasował. Zaraz zobaczymy, jak on będzie sobie dawał z nim radę. Miejmy nadzieję, że będzie sąsiad złodziejstwo u nas na wsi jest. Czemuż? Wiaderko mi ukradli. A ja też szukałem wiaderka, bo chciałem ci kury nakarmić. No właśnie, ja też chcę kury okarnąć i nie ma patrz, wiaderka. To widzisz, to nie ma wiaderka. Może z tyłu gdzieś leży. Wiem gdzie jest. Kochem lecisz mnie. A, ja też wiem gdzie jest ostatni. No a nie, tak. Tutaj leży. Przypomniał mi się odcinek ostatni. Czemu a my z mleczarzem żeś ma wiadro na łeb zakładał mleczarzowi. A, dobra, dzięki. Przypomniało mi się. Ja myślę, że w tym odcineczku z 50 porzut pasa to będzie na tyle. Tak dużo mamy teraz nagrane materiał, ten następny materiał nam sobie nagrywał, jak Bolu będzie odbierał 30 i tak dalej, i tak dalej. Jak się oczywiście podoba, zostawcie opencję w górę, my przesyłamy pieniążki Bolusiowi. 8, nie 7, 800, dobra. 7, 800, czyli 7,
800 przelewamy do Borusia i mamy tutaj wszystko ogarnięte, tak jak co, jak się spodobało, łapęcie w górę. Piszcie komentarze, co byście chcieli jeszcze zobaczyć, na pewno w tym odcinku coś się fajnego też pojawi, tak więc zapraszam. Bardzo subskrypcji mojego kanału. Miejmy nadzieję, że 90 tysięcy, mówię z autostrad, 90 tysięcy nam się uda wbić w tym miesiącu. Będzie bardzo fajnie, tak więc łapęcie w górę, subik na kanale, jak się podobało i... O, widzimy się w następnym odcinku, na razie, trzymajcie się, cześć!